Dzień dobry, witamy wszystkich naszych klubowiczów. Niestety sytuacja, która teraz panuje, spowodowana koronawirusem, nie pozwoliła nam się spotkać tradycyjnie. Dlatego wychodzimy z wersją online. Naszym gościem jest Marlena Jarosz, która zadebiutowała w tym roku książką Starsza Pani spod piątki i inne opowiadania. Marlena jest naszym pracownikiem, Książnicy Zamojskiej. Pracuje od 2018 roku, ale już dokonała dużo, bo napisała właśnie te opowiadania. Jest naszą taką... mamy się czym pochwalić. Także Marlena, opowiedz nam pokrótce, co jest w tej książce, o czym ona jest, jakie jest każdy z tych opowiadań. Witam wszystkich klubowiczów. Bohaterkami moich wszystkich opowiadań są kobiety. Są to kobiety takie silne, ale też borykające się z różnymi problemami. Bohaterką pierwszego opowiadania jest Zofia, a właściwie pani Zofia. Jest to bohaterka ta tytułowa, jest to ta starsza pani spod piątki. Pani Zofia jest na emeryturze, nie ma najbliższej rodziny, a stan zdrowia nie pozwala jej zbyt często wychodzić z domu. Czym więc zajmuje się pani Zofia? Ogląda telewizję, ale tylko te stare seriale, ponieważ tych nowoczesnych programów nie znosi. Przygotowuje posiłki, z których jest bardzo dumna. I przede wszystkim obserwuje całą swoją najbliższą okolicę. A jest co obserwować, bo naprawdę dzieje się sporo. Do bloku, w którym mieszka pani Zofia, wprowadza się młode małżeństwo, a pani Zofia podejrzewa, że nowy sąsiad jest kryminalistą. Inna zamężna sąsiadka ma prawdopodobnie romans z cudzoziemcem, a młoda fryzjerka, która mieszka na jej osiedlu, spotyka się z podstarzałym listonoszem. To wszystko na oczach pani Zofii. Bohaterką kolejnego opowiadania jest Marianna. Aby poznać Mariannę, musimy się przenieść jakieś 70 lat wstecz i tak kilkanaście kilometrów w bliżej nieokreślonym kierunku, ponieważ ta kobieta mieszka z małą córeczką w takiej niewielkiej wsi niedaleko Zamościa i stara się prowadzić gospodarstwo w czasie nieobecności męża, ponieważ ten mąż odsiaduje wyrok więzienia za przynależność do Armii Krajowej. I tak poznając Mariannę, też poznajemy jej wcześniejsze losy, takie naprawdę tragiczne losy, czyli trudny okres okupacji, później wysiedlenie, taka krótka znajomość z pewnym sowieckim żołnierzem, no i w końcu zaaranżowane małżeństwo i represje ze strony socjalistycznych władz. I po tych takich tragicznych losach Marianny poznajemy inną bohaterkę. Ta kolejna bohaterka ma na imię Anna. Anka jest absolwentką archeologii i tak zawsze marzyła, że zostanie taką żeńską wersją Indiana Jonesa. No ale niestety nie udało się, po jakichś wielu perypetiach zaczęła pracować w sklepie spożywczym i naprawdę tej pracy po prostu nie cierpi. Dodatkowo poznajemy ją w takim momencie, takiego pechowego dnia, kiedy naprawdę wszystko idzie nie tak. Wychodząc z pracy, nawet pogoda płata jej figla, ponieważ jest ulewa, ona jej tramwaj, którym zwykle jeździ, ucieka jej, też traci parasolkę. Więc jest to taka trochę nieciekawa sytuacja, ale taka no, też życiowa. I wtedy jednak ten los Anki pokazuje, że nawet z takich pechowych sytuacji może coś stworzyć się coś pozytywnego. I też jeżeli dobrze się rozejrzymy, jesteśmy w stanie dostrzec osobę, której możemy pomóc i która potrzebuje naszej pomocy. Po poznaniu historii Anki, czas na historię Lodzi. Tutaj też musimy cofnąć się wstecz, odbyć taką podróż w czasie, ponieważ są lata 30, niewielka wieś gdzieś na Zamojszczyźnie.
Lodzie poznajemy jako taką krnąbrną dziewczynkę, która, z którą lepiej nie zadzierać. Jest taką łobuziarą, która potrafi wdrapywać się na drzewa, lubi psocić, a swoje zdolności matematyczne wykorzystuje do tego, aby zdobyć swoje ukochane cukierki miętowe. Jak potoczą się losy Lodzi i czy Lodzia, która wspomina swoje bujne życie, czegoś żałuje, tego wam nie zdradzę. Losy Lodzi dostarczą wam na pewno wielu wrażeń, a losy Doroty, kolejnej bohaterki, jest to kobieta dość tajemnicza. Przyjeżdża po długim czasie do miejscowości, w której mieszkali jej dziadkowie i ona sama w dzieciństwie tam często spędzała wakacje. Widząc taki opustoszały dom, jakby powraca pamięcią do tego swojego szczęśliwego dzieciństwa. Dodatkowo na tej drodze w czasie wizyty na wsi spotyka wielu ludzi, między innymi taką wścibską, acz bardzo zaradną ekspedientkę, fachowca do wszystkiego i Don Juana w jednym oraz takiego miłego sąsiada, który był przyjacielem jej nieżyjącego dziadka. Dlaczego tak naprawdę Dorota przyjechała do tej miejscowości? Dowiecie się tego, jeżeli przeczytacie to opowiadanie. I czas na ostatnie bohaterki ostatniego opowiadania, czyli Alinę i Balladynę. To opowiadanie to trochę kryminał, trochę melodramat, a trochę też lekcja historii. Są to dwie siostry, które wychowują się w rodzinie żydowskiej. Później nadchodzi wojna, trudne wybory, które ostatecznie prowadzą do tragedii. Do tragedii, która wydarza się tak naprawdę wiele lat później. Jeśli sięgniecie po to opowiadanie, dowiecie się, kto jest ofiarą, kto zabił, a kto rozwiąże zagadkę. Zapraszam, żebyście to sprawdzili. Mnie Marlena zachęciłaś do przeczytania. Myślę, że tych, którzy oglądają, również zachęciłaś. Także polecam Marlena Jarosz, Biblioteka Stulecia, seria wydawnicza Książnicy Zamojskiej, recenzja Piotra Szewca. Dla kogo jest ta książka? Dla tych, którzy lubią mówić, lubią słuchać, czytają książki, słuchają ich, uwielbiają komedie, wolą dramaty, kochają słońce, wypatrują deszczu, pochłaniają słodycze, udają, że ich nie lubią. Tak w ogóle dla wszystkich, a w szczególności dla Ciebie, Marlena Jarosz.